Co się dzieje, panie osadzony? Spokojnie? Wszystko dobrze? Z mojej strony wszystko dobrze. To zapraszam pana na rozmowę do psychologa. Tak, idziemy? Tak. Proszę bardzo. Proszę za oddział, pan pójdzie. Już wszystko w porządku? Wchodzimy do psychologa. Czy się nie zeszło z ciebie? Jest okej? Ja nie mam problemu, do was panowie nic. Co się stało, panowie? Dzień dobry. Kapitan Tomasz Kilarski, starszy psycholog oddziału penitencjarnego w Służbie Więziennej od 12 lat. Nie będzie mi jakiś podejrzewał o to, że mu kradnę kawę, niedawno wjechał i jeszcze co, podejrzewał mnie o takie rzeczy, ale mnie, że przerzucacie gościa na cele i jeszcze mnie podejrzewa o takie rzeczy jak kradzież kawy. Osadzony podczas rozmowy z psychologiem za wszelką cenę stara się ukryć swoją winę. Z mojej strony nie ma nic, nie ma problemu, tylko weźcie mi tego żgarza z celi, nic więcej. Okej. Zmienimy panom osadzenie, tak? Dobrze? Tylko i... panom osadzenie w sensie takim, żeby i pan był zadowolony, i ten drugi pan był zadowolony. Jego trzeba wy***ć z tej celi. Dobrze, ale jak będziemy spokojnie rozmawiać, dojdziemy do porozumienia, okej? Możemy tak zrobić? Możemy. Najpierw wyjaśnimy sobie sytuację, weźmiemy zeznanie od pana, weźmiemy od tamtego pana zeznania, okej? Kto był agresorem, panowie? Tutaj? No ciężko wskazać, chyba tą osobę. Sytuacja była patowa, musisz to rozwikłać. Dobrze, to zrobimy w ten sposób, że dla uspokojenia sytuacji pan w związku z tym, że przebywa na tym oddziale dłużej, zostanie pan tutaj na oddziale, a tego drugiego pana, panowie, jeśli mógłbym prosić o poinformowanie dowódcy zmiany, żeby zmienić osadzenie na pawilon czwarty. I mamy czas do godziny 20. Wyjaśnimy sobie sytuację dzisiaj. Dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z kierownikiem działu penitencjarnego i z kierownikiem działu ochrony, a także w poinformowaniu dyrektora jednostki o zaistniałej sytuacji. Tak, tak to miało być załatwione. Dobrze, ja zostanę sobie z panem na chwileczkę. Usiądź sobie już na spokojnie, ci się nie zeszło, to fajnie. Dzięki bardzo. Psycholog pełni tu rolę śledczego. To właśnie on, bazując na informacji z monitoringu, musi stwierdzić, który ze skazanych jest winny całemu zajściu. Rozumiem, że on pana pomawia o to, że pan mu zabrał kawę, tak? Zabrał kawę i papierosy, tak? Bo rozumiem z tego, co... Kłamał. Aha. Wręcz przy oddziałowych mówił, że ja mu zabrałem kawę, a tak nie było. Okej. Okay. A skąd pan bierze papierosy? Bo z tego, co wiem, to pan jest osobą palącą. Załatwiłem sobie. Okej. Okay. A kawę skąd pan bierze? Ja... To również załatwiłem sobie. Okej. Okay. Swoimi sposobami. Dobrze, ale nikomu pan niczego nie ukradł? Nie. Dobrze, nie grzebał pan u niego w Mercedesie, nic takiego pan nie robił, tak? Trochę pan się uśmiecha, więc może coś być na rzeczy. Nie ma pan odwiedzin, załatwił pan sobie swoją drogą papierosy, załatwił pan sobie swoją drogą kawę. Więc ja mam taką prośbę, że to, znaczy prośbę, ale też jakby to jest informacja do pana. Dla mnie, jako dla psychologa, jest to forma manipulacji. Tamten drugi pan osadzony za chwileczkę do mnie przyjdzie, spakuje swoje rzeczy i pójdzie na pawilon D, dobra? Dobra. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Dzięki bardzo, do widzenia. Po analizie monitoringu sprawa stała się jasna. Proszę! Cześć Tomuś, przeglądaliśmy monitoring z dowódcą i wyszło na to, że mu zawinął mu kawę. Dobra, czyli sytuacja wygląda w ten sposób. Pana wypiszemy wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Trzymaj się. Hej. Czołem, na razie. W skład kar dyscyplinarnych mogą wchodzić zakaz widzeń, nagana lub kilka dni w celi izolacyjnej. Ale o tym zadecyduje dyrektor zakładu karnego.